kłamie wolnych żadna klęska. Nie stworzy śmiały, krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię godzinę przed godziną W gromadzimy się tu na naszym helskim cmentarzu. W takiej, a nie innej okoliczności chcemy sprawować Najświętszą Eucharystię. Stajemy pełni miłości, pokory, ale też i wdzięczności dobremu Bogu. Przede wszystkim też za dar wolnej ojczyzny. Ale żeby ta ojczyzna była wolna, wielu musiało przelać za nią krew. Pierwszy dzień sierpnia to znana data. Stajemy tutaj, no ja po raz drugi, ale wiem, że ta msza święta ma swoją tradycję. Stajemy tu, aby się modlić właśnie za tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, szczególnie w powstaniu warszawskim, a tym bardziej, że tu na naszym helskim cmentarzu mamy powstańca warszawskiego, jego mogiłę, do której też i przyjeżdżają z całej Polski. Odwiedzając nasze miasto, przychodzą na naszą nekropolię, aby tutaj właśnie pomodlić się nad tym grobem powstańca. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich. Pełnym wspomnień jest to cmentarz, kaplica. I rzeczywiście dzisiaj cała Polska wspomina od morza. Dzisiaj tak w sposób szczególny tego doświadczam. Nigdy nad morzem tak blisko nie byłem, tutaj brzegów. Od morza po góry, rzeczywiście w wielu miejscach naszej ojczyzny, może nawet w każdym miejscu, w każdym mieście jest mowa o powstaniu, o tym, że byli ludzie, którzy o tę wolność po prostu walczyli. Jest to niesamowita okazja, gdy spojrzałem na plan, który dokonuje się, który dokonuje się w Warszawie chociażby, tamto Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, naprawdę zorganizowali przepięknych, wiele różnych uroczystości, spotkań takich, które mówią o tych osobach, które tak wiele dały, wniosły wolność naszej ojczyzny. Dzisiaj mówimy o wychowaniu patriotycznym, nie wszystkim się to podoba. Nie podoba się i Szary Szereg niekiedy, i Armia Krajowa i tak dalej, ale tak naprawdę dzisiaj wspominamy tych ludzi, którzy wiedzieli, że trzeba walczyć o to, ażeby w kraju, gdzie będę żył, była wolność myśli, gdzie nie będzie kraju, ojczyzny, rodziny bez Pana Boga. Bo gdy mamy Boga, to mamy też wartości, wartości, które budują, wartości, które sprawiają, że człowiek za człowieka jest naprawdę odpowiedzialny, że nawet i bez niej może służyć swojemu krajowi. Tak czynił. Tu mam tak wiele wypisanych odznaczeń, które ten człowiek otrzymał. Nie sposób ich wszystkich wyczytać. Tak widać, był bardzo ceniony. I dobrze, drodzy, że mamy tutaj go. Tak jak mówił ksiądz proboszcz, wielu przyjeżdża właśnie na ten cmentarz, zwiedzając, modląc się, są przy jego grobie, bo dobrze, że możemy wspominać osoby, które walczyły. Walczyły o wolność, o piękno naszego kraju, o to, byśmy dzisiaj mogli w tym pięknym słońcu, w tej pięknej atmosferze Bogu dziękować. Jest za co, ale też jest i o co prosić. Ta nasza piękne relacje, które tutaj tworzymy, rozwijały się, tworzyły naszą codzienność, nie tylko w dniach. Asy zostawiamy w rękawie na potem. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam, kochani, za obecność. Wiem, że też są goście z Wejherowa, uczestniczą razem tutaj z nami w tej mszy świętej.
Bardzo serdecznie też gdzieś tam delegacja wojska przemknęła mi. Też bardzo serdecznie dziękuję. Pewnie za chwilę będą składane wiązanki pod pomnikiem naszego powstańca warszawskiego. Księże Zbigniewie, prosimy o błogosławieństwo i za chwilę oddajemy mikrofon tutaj już panu Leszkowi. Pan z wami. Wiem ja, bo mi o tym mama opowiadała, żem dziecię tej ziemi, żem jest Polka mała. I wiem, jak mi Polska jest droga i miła, bom się w polskiej mowie pacierza uczyła. Bo mnie polskie niwy chlebem swym karmiły, bo mnie polskie pieśni skowronki uczyły. Bo mnie tam na niebie strzeże Matka Boska, ta Polska Królowa, nasza Częstochowska. Bo przy Bożym tronie polscy święci stoją i co dzień się modlą za ojczyznę moją. Więc i ten paciorek polskiego dziewczęcia przyjm, o wielki Boże, w ojcowskie objęcia. Bo on się z mojej duszy wyrywa łkanie. Ojczyznę kochaną pobłogosław, Panie. Jak już powiedziano, w 78. rocznicę godziny W. Witam gorąco i dziękuję za przybycie wszystkim z Państwa, którzy przybyli tu dzisiaj, aby swoją obecnością złożyć hołd wszystkim już to znanym z imienia i nazwiska, czy też pseudonimu, ale też bezimiennym powstańcom, a także tysiącom warszawiaków, którzy polegli w powstaniu, przeżyli to piekło i jeszcze przez wiele lat zmagali się z jego skutkami. Chwała bohaterom. Jak wiadomo, obok żołnierzy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim licznie walczyli harcerze. Dzisiejsze czuwanie postanowiliśmy poświęcić właśnie tym najmłodszym, herosom od imienia swego patrona Zawiszy Czarnego z Garbowa, zwanych Zawiszakami, a wśród nich w szczególny sposób małym listonoszom, zwanymi przez warszawiaków zwiastunami nadziei. Albowiem w czasie tego największego zrywu powstańczego w okupowanej Europie w 1944 roku, jakim było powstanie warszawskie, dzieci pomagały przy budowie barykad, wspierały służby sanitarne i aprowizacyjne, pełniły funkcje łączników, kolporterów powstańczej prasy i kurierów poczty, brały udział w gaszeniu pożarów, czyściły broń i nosiły amunicję. Były ordynansami dowódców. Widocznym symbolem tych idei jest mały powstaniec, który z wielkim poświęceniem walczył w obronie ojczyzny, a nierzadko składał na jej szancu swoje młode życie. Kochany tatusiu, niech się tatuś nie gniewa, że poszedłem, nie mówiąc, ale nie miałem innej rady. Chyba że będzie tatuś zły, że poszedłem walczyć o Warszawę, a jednocześnie o Polskę. Idę nie sam,
bo z naszego domu idzie jeszcze pan Rysiek Keller, a inni, a również pan Kaziu Moczyński. Przypuszczam, że spotkamy się w mieście lub w domu, a jak nie, to poczekamy i spotkamy się już w wolnej Polsce. Jak tylko będę miał trochę czasu, to zawsze skoczę uspokoić mamusię. Niech tatuś robi to samo. Biedna mamusia została teraz taka sama, ale chyba nie na długo. Z góry obiecam, że będę w miarę możliwości ostrożny, więc proszę się nie niepokoić o mnie. Ściska twój syn Jurek. Na szczęście temu chłopcu udało się przeżyć. Mniej szczęścia miał 13-letni Bolek Gepner, Jasnotek, który niosąc listy przez ulicę Lwowską został trafiony prosto w serce przez niemieckiego snajpera, mającego swe stanowisko w gmachu Politechniki Warszawskiej. Przestrzeloną i zakrwawioną koszulę Jasnotka można dziś oglądać w sali Harcerskiej Poczty Polowej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Od kuli snajpera zginął również Zbyszek Banaś, Banan. Szedł on z listami do szpitala przy ulicy Smolnej. Kiedy przeskakiwał przez szpitalny mur, dostrzegł go niemiecki strzelec, siedzący w wieżyczce mostu Poniatowskiego. Szczęśliwie natomiast przeżył powstanie listonosz ze Śródmieścia, Jurek Kasprzak, dzięki któremu powstały po wojnie książki o Zawiszkach pod tytułem Tropami powstańczej przesyłki oraz My z Zawiszy. Wysłała list ze Śródmieścia na Żoliborz dziewczyna tęskniąca. Biegnąc jej listem, dwóch chłopców zginęło, a trzeci nie znalazł jej ukochanego, bo on od tygodnia leżał już pod brzozowym krzyżem. Dziewczęta i chłopców roznoszących pocztę rozpoznawano po biało-czerwonych opaskach z harcerską linijką na rękawie i pocztowych torbach. Nazywano ich, jak już wcześniej wspomniałem, listonoszami w krótkich spodenkach oraz roznosicielami radości i nadziei. Byli ulubieńcami warszawiaków. Tylko w sierpniu młodzi pocztowcy przenieśli ponad 100 tysięcy listów. Rannych i personelu medycznego Niemcy zamordowali młodziutkie harcerki, sanitariuszki. Te niewinne polskie dziewczynki zostały rozstrzelane na dziedzińcu szpitala Świętego Łazarza 5 sierpnia 1944 roku. Tylko dlatego, że były Polkami. Adriana Wodnicka, Grażyna, lat 16. Janina Jamiołkowska, Sława, lat 16, Janina Sławińska, Szczyt, lat 16, Alina Gralewska, Alma, lat 16, Irena Matysiak, Ita, lat 17, Krysia Gadomska, Granit, lat 17, Leokadia Wysocka, Giewont, lat 15, Danuta Bobik, Wisła, lat 16, Zdzisława Kępska, Strumyk, lat 16. Zofa Riedel, Ster, lat 15. Emilia Czechowska, Teresa, lat 29. Cześć ich pamięci. 1 sierpnia 1944 roku poległ Wojtuś Zalewski, pseudonim Orzeł Biały. Chłopiec został trafiony przez niemieckiego snajpera. Miał zaledwie 11 lat. Pod ogniem niemieckim jego ciało zostało wyciągnięte przez towarzyszy broni.
Wyciągnął go Mieczysław Mirecki, Błyskawica. Wojtek miał tylko 11 lat. Na ochotnika przystąpił do walk w Powstaniu Warszawskim. Był najmłodszym żołnierzem grupy szturmowej starszego sierżanta Grzesia. W oddziale służył od pierwszych chwil walki. Zbudził podziw wśród starszych żołnierzy. Gdy 2 sierpnia 1944 roku przedarł się przez linie niemieckie na teren silnie obsadzonego dworca głównego. Po 3 godzinach obserwacji powrócił z meldunkiem o siłach, rodzaju uzbrojenia i ugrupowaniu wrogich oddziałów. 15 sierpnia sobie tylko znanymi przejściami wyprowadził z okrążenia pluton starszego sierżanta Grzesia. Za tę akcję miał zostać podany przez dowódcę batalionu kapitana Lecha Grzybowskiego do odznaczenia Krzyżem Walecznych. Poległ w rejonie koszar policji na ulicy Ciepłej, gdy biegł z meldunkiem od starszego sierżanta Grzesia. W powstańczej Warszawie sprzedawano blaszane orzełki. Zanim dziecko Virtuti dostanie, niech orzełkiem na czapce się cieszy. Nie chciał nikt, żeby dzieci walczyły. Nie chciał nikt, by co dnia umierały. Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły. Same sobie broń zdobyć umiały. Ile orłów sprzedano zbyt tanio, ile orłów sprzedano zbyt drogo. Cena prawdą umarłych zostanie, żywi z bólu rozliczyć się mogą. Na powstańczej kronice zostały zdjęcia chłopca, co poległ na Ciepłej. 11 miał lat, orzeł biały, a nazywał się Wojtek Zaleski. W Chrobrym 2 każdy orła doceniał, umiał przejść wszystkie linie niemieckie. Wyprowadził bez strat z okrążenia grupę Grzesia, znał drogi bezpieczne. Ile orłów sprzedano zbyt tanio, ile orłów sprzedano zbyt drogo. Cena prawdą umarłych zostanie, żywi z bólu rozliczyć się mogą. Potem poległ i Tygrys, i Magik, i tysiące z tych, co nie walczyły. Umierały też dzieci Warszawy, które matki szaleńczo chroniły. Orzeł biały miał grób na Ceglanej, w ramie była Maryi figurka. Krzyż Virtuti przyznanie zostanie wszystkim dzieciom z naszego podwórka. Przytoczona poniżej historia sztandaru Żelaznej Reduty jest przykładem tego, jakie wartości wyższego rzędu pielęgnowali w sercach powstańcy i co dla nich znaczyło być wiernym narodowym barwom. Historia sztandaru Żelaznej Reduty. Chcemy dziś przypomnieć losy symbolicznego biało-czerwonego sztandaru, niezdobytego przez Niemców, wielokrotnie postrzelanego podczas walk w Powstaniu Warszawskim. Jego historię opisał pułkownik Zbigniew Brym-Zdunin ze zgrupowania Chrobry 2, wydanej w Londynie książce Żelazna Reduta. Nasz oddział Żelazna Reduta miał swój sztandar bojowy. W dniu zdobycia dworca pocztowego chłopcy z drużyny generała wywiesili na szczycie dworca biało-czerwony sztandar, wykonany w pośpiechu i improwizacji. W czasie naszych 2-miesięcznych walk powiewał on nad naszą redutą, wielokrotnie podziurawiony kulami, poraniony i pokaleczony, dumnie trwał na posterunku, jak jego żołnierze. Sztandar naszej kompanii nie był okazały, nie widniały na nim wyszyte złotem i srebrem godło, znaki i hasła. Był jednak droższy nam od najcenniejszego skarbu sztuki hafciarskiej. Zdobiły go rany odnalezione w walce o wolność. Był taki jak jego żołnierze, skromny, dumny, nieugięty, nieujarzmiony i wolny. Nic więc dziwnego, że przed wyjściem z Warszawy, już po ostatniej odprawie i ostatnim raporcie dowódcy kompanii, jeden z podchorążych drużyny Krzysztofa zdjął nasz sztandar z masztu dworca. Chłopcy odpięli go z drzewca,
rozdzielili czerwień i biel. Potem, jak najdroższy skarb, ukryli przed wrogiem, zabrali ze sobą do niewoli, wspominał pułkownik Brym z Dunin. Ulica, każdy dom, prywatnie pierwszy z siodło środku, jak ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz swój, poniesie wrogą pnie. Odmiłuj tu ta młota kielni, stolicą synu swoim sław, że stoją wraz przy tobie wielki, na straży twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy pan nie rozkaz swój, poniesie wrogą mnie. Zorza wolności się pali nad Polską idących lat. Moc nasza przemoc powali, nowy dziś rodzi się świat. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Do broni żołnierski wzywa nas zew. Za naszą wolność i waszą, bracia, chwytamy za miecz. Śmierć ani trud nas nie straszą, zwycięski orle nasz leć. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Do broni żołnierski wzywa was zew. Na zakończenie dwa słowa o majorze Wacławie Czyszku, pseudonim Wacek. Powiedzieć o majorze Czyszku tylko tyle, że był jednym z bohaterów powstania, to zdecydowanie za mało. Oni go po prostu podziwiali, cenili i ogromnie szanowali. Świadczy o tym chociażby to, co o Wacku ustami harcmistrza Stanisława Leopolda, pseudonim Rafał, dowódcy pierwszej kompanii w Bohonie Parasol, mówi w swojej książce pod tytułem Zośka i Parasol Aleksandry Kamiński. Gdy Jeremi Jerzy Zborowski, harcmistrz, porucznik, dowódca batalionu Parasol, został sam na sam z Rafałem, zwrócił się do swojego starszego wiekiem przyjaciela. Rafał, co sądzisz o Wacku? O dowódcy drugiej kompanii? Tak. Rafał uśmiechnął się. Najbardziej zawrotna kariera w Parasolu. Zjawił się u nas z drużyną Andrzeja Wojnicza na miesiąc przed powstaniem i pierwszego dnia powstania był tylko dowódcą sekcji. Po kilku dniach objął drużynę, po sześciu pluton. A w ósmym dniu powstania został dowódcą kompanii. Dzisiaj jest 12 dzień powstania, więc Wacek już 4 bite dni dowodzi kompanią. Czy zapowiada się nowy awans? Jeremi speszył się. Opuścił powieki. Czy nie sądzisz, że Wacek ma lepsze od nas i gruntowniejsze wyszkolenie liniowe? Facet skończył normalną, przedwojenną podchorążówkę i w kampanii wrześniowej dowodził plutonem w polu. My zaś wyspecjalizowaliśmy się w dywersji i w taktyce walk otwartych wciąż jeszcze możemy pewnych rzeczy nie chwytać. Rafał popatrzył uważnie na Jeremiego, a ten wreszcie odkrył karty. Czy miałbyś coś przeciw mianowaniu Wacka moim zastępcą? Zastępcą dowódcy batalionu do spraw taktycznych? Stanowisko zastępcy należy się właściwie tobie, ale zgadzam się z tobą, odpowiedział Rafał. Wacek jako organizator walk otwartych może być lepszy ode mnie. Gdy późną nocą w schronie piwnicznym dowódcy batalionu zameldował się Wacek, Jeremi powstał na jego widok i proponując zwracanie się do siebie po imieniu powiedział: chcę, aby pierwsze zdanie, które wypowiem ci w nowej formie, brzmiało tak. Uważam ciebie za dar niebios dla Parasola. Aleksander Kamiński, Zośka i Parasol. Idą piękne panny walczyć w powstanie. Baśka, Bomba, Ewa, Małgorzata, Iza, Anka, Alka, Marysia.